ale my jesteśmy dobrzy! Yeah! Naprawdę to piłka przyjemna. I to jest najfajniejsze. Jeszcze raz dobrze zagrać i pojedziemy na Euro. Jak wczoraj podróż? Troszkę chyba poleciałeś, co? No, 12 godzin mniej więcej. Łącznie, tak? Z przesiadką? Tak, z przesiadką. Więc myślę, że nie było najgorzej, bo wyleciałem o 23.30 z Atlanty, więc troszeczkę posłałem po drodze. Więc mam nadzieję, że ten jetlag mnie troszkę ominie. Już teraz wiesz, jak to zawsze Świder, tak? Przerabiał między innymi i paru chłopaków jeszcze, tak? Buksik, Franiu. No, ciężko wczoraj było, pewnie tak wieczorem to mocne złapało. Właśnie nie, bo tam można powiedzieć, że tam jest czas do tyłu, więc troszkę mnie przytrzymało do drugiej w nocy, ale okay. Myślałem, że będzie gorzej. No, taką nadzieję, że będzie, że tak zostanie do końca, bo no, te pierwsze dwa dni czuję się dobrze. Na pewno jakieś lekkie zmęczenie, bo jeszcze w niedzielę wieczorem był mecz, ale na pewno na czwartek będę gotowy. No pewnie, jeszcze w dobrym nastroju chyba, nie? Bo 2-0 do przodu widziałem, ogólnie chyba ostatnio dobrze to wygląda od początku sezonu. No, w pierwszych trzech meczach, pierwszy mecz przegraliśmy, ale dwa ostatnie mecze wygraliśmy, więc po trzech meczach mamy 6 punktów, myślę, że nie najgorszy start. Ale to dopiero początek, tak? Bo wiadomo, że w Stanach dopiero sezon się rozpoczął, a nie jest to połowa sezonu. No jasne. Więc tak naprawdę dopiero będziemy się napędzać. Chodź Bozi, bo tam kurde uciekasz. No bo tak pominamy, wiesz, coś. Proszę. Piotro! Co? No, no, no. Takie wiesz. O, ma na kamerze. Sprawdzimy. Pamięci, czy zaraz? Piotro! Co? Leśmy, się na szansę, nie? Się obudza. No. Ale lubisz tą bramkę szybko, co? Na tą bramkę lubisz. Brawo! Brawo, Jonasz! Zrób pistolety, Pio! Naboje są ten, no. Tak jest! Brawo! No, i to lubię, gamy! Takie momenty to lubię! Teraz. Ale zawinął! Cisza, spokój? No. Prawie. Po dwóch latach powrót jest duża ekscytacja. Taki, no nie stresik, ale takie podekscytowanie. Jednak długo mi nie było. Przede wszystkim spotkać się z chłopakami. No, to widzę, że z puchą cały czas, tak? To jak bracia, to się nie zmienia. My tęsknimy za sobą po prostu podczas sezonu i mało się widzimy. Trzeba poodrabiać teraz, jak są okazje. Jak jesteśmy tydzień, to jesteśmy takie 18 godzin na dobę. No właśnie, wrócił. Potwierdzasz? 18 godzin na dobę jesteście? 18 godzin na dobę jest... No tylko śpimy osobno. Kontakt ze sztabem był, nie? Też cały czas tutaj, bo tam chyba Sebek Mila, nie? Regularnie. Seba Mila pisał regularnie jeszcze zanim nawet zacząłem w U21 grać. Okay. Jak tam były jakieś informacje, że zacząłem trenować z drużyną, to Seba już pisał, jak no właściwie praktycznie co tydzień tak, taki był regularny kontakt, jak tam zdrówko, jak czy już trenuję, kiedy do meczu, kiedy w U21. To ci daje taki sygnał, że jakby cały czas jesteś no, monitorowany, mimo że nie masz jakichś tam regularnych minut, to... No, to prawda, więc w sumie jak ja wróciłem do grania jakoś w listopadzie, no to do tych powołań teraz był taki bardzo regularny kontakt, był miesiąc temu był też trener Probierz. Na dwa dni też szedł na treningi, też rozmawiał i z dyrektorem, i z trenerem, z Dezerbim. I my też pogadaliśmy, więc ten kontakt był praktycznie ciągły. No i też fajnie dla Ciebie, że się przed zgrupowaniem udało zagrać od pierwszej minuty w Premier League. Zawsze fajnie zagrać w pierwszym składzie, nie? Czy to jest FA Cup, czy Premier League. Ale no fajnie, że też przed tymi powołaniami, że udało mi się zagrać w sumie 75 minut, więc też to gdzieś jeszcze pokazało pewnie trenerowi, że okej, jestem gdzieś gotowy, żeby zagrać taki dłuższy okres, nie tylko gdzieś pomóc na 20-30 minut z ławki, ale też żeby po prostu, no że jestem gotowy, żeby grać. Nie? No zawsze tam konkurencja w środku pola u was jest dość spora, nie? Bo jest był moment, że pauzował za kartkę Billy Gilmour, nie? Ale ogólnie tak, no to tam... I to był taki właśnie moment dla mnie po kontuzji, że był czas, żeby wskoczyć właśnie i połapać tych minut trochę więcej, no bo nie ma co ukrywać, że
no, że długo mnie nie było też, żeby połapać to wszystko, co trener ode mnie oczekuje, no to nie jest takie proste, a też chłopaki Gilmour i Gross, oni no, praktycznie od 2 lat trenują z nim, praktycznie z automatu to wszystko robią. A jeszcze Gross to wiesz, obskoczy parę pozycji, tak? To w razie czego przy rotacji można... No on, no 90 w każdym meczu. Więc on jest niezmienialny i jest bardzo dobry. No on jest, zawsze mamy statystyki po weekendzie, tam na Sky Sports jakieś tam, wiesz, stworzone sytuacje, podania i wszystko, on jest drugim. On po Bruno Fernandesie. Dośrodkowanie, lewa, prawa noga. Tak, po Bruno Fernandesie on najwięcej sytuacji, kreuje, nie? Tam kilkanaście asyst, nie? W sezonie chyba. Chyba 11 asyst już ma, plus kilka już bramek. Ma, nie? No. A w tamtym sezonie też ma dużo. Powołanie do kadry Niemiec. Teraz dostał, nie? No, poprzednio już dostał chyba na październik, listopad. A on ma 32 lata chyba, nie? Więc jakby teraz to też pokazuje, jak De Zerbi zmienił tą drużynę, nie? Praktycznie cały skład jeździ na reprezentację. W momencie kontuzji tak naprawdę byłeś w zupełnie innej drużynie, nie tylko personalnie, ale jeśli chodzi w ogóle o jakiś sposób grania, nie? No w sensie ja wróciłem do takiej drużyny, która jest poukładana, dobrze im idzie. W tamtym momencie mieliśmy taki moment, że wygrywaliśmy wszystko, no dobrze nam szło też w pucharach. Więc no też jakby ciężko było po prostu mi tak wskoczyć i zacząć grać, nie? Chyba Forest będzie dla ciebie takim rywalem, który ci zostanie w głowie, bo pierwsze minuty zdaje się po kontuzji w ogóle to było z Forest i tak samo pierwszy plac Premier League, nie? Teraz w powrocie. No ten powrót z Forest był taki ekscytujący bardzo, ale nawet nie tyle co... Bardziej się stresowałem przed... Ja też, ja wiem, przed meczem U23. Ale jak? Ale którym? Z Arsenalem czy? Z Arsenalem. Ten pierwszy mecz, gdzie zagrałem 30 minut, to wiedziałem, że jakby jestem gotowy, że wszystko jest ok, ale wychodząc na rozgrzewkę, no, dosłownie się stresowałem, bo mówię, no tyle nie grałem, nie wiem, czy faktycznie nie wiem, czy ja jestem gotowy. Po prostu taki stres typowo przedmeczowy, gdzie raczej ja się nie stresuję, ale... Kiedy ostatni raz pamiętasz, żebyś miał taki stres przed jakimś meczem, debiutem w reprezentacji na przykład? Czy? Nie, właśnie. Tu jest jak gadaliśmy o tym kiedyś. Bo to jest, trzeba rozróżnić stres, a ekscytację. Ekscytację. Bo jakby ekscytacja jest zawsze i czujesz takie uczucie ekscytacji przed debiutem na przykład, albo przed jakimś ważnym meczem, ale to jest całkiem co innego, nie? A tam czułem taki autentycznie stres, nie? Co to będzie? Nie grałem meczu 1,5 roku, nie? Jakby. Tak jak teraz grasz, nie? Jak gram sobie co mecz? To jest w ogóle mechanizm, nie? To nawet nie myślisz, nie? No, nawet nie masz kiedy w sumie, nie? Tak, a jak, wiesz, miałeś długą przerwę od grania, nie? To żaden sparring, czy wiesz, czy trening, to nic ci nie da, nie? To musisz się przepalić w tych meczach, nie? No. Słyszałem, że był na konferencji temat meczu z Estonią, tego ostatniego, ale był temat twojego pierwszego meczu w reprezentacji od pierwszej minuty, czy nie? Z Estonią? No. Może popełni błąd Sidorenkow. Wyzwał go na pojedynek Grosicki, to jest kolejne serce dla Polaków. Grosicki! I Lądak broni z całą Matusiaka. Szkoda, można było pójść za ciosem. Tutaj to we Wrocławiu był mecz, no. Od pierwszej minuty nie, i tam... Nie, no tam coś pokręciłem, tam pamiętam. Szarpnąłeś parę razy prawą stroną. A, o, wiesz, jakieś akcyjki są. Nie, no jutro jest czas, żeby piękne wspomnienia wróciły. No pewnie. Dzięki! Jeszcze po estońsku. Panowie, zwróćcie uwagę na to, co rozmawialiśmy, dobrze, jeżeli chodzi o trening. Te wszystkie elementy, pograć, przyjemność nie wam to sprawia. Z sytuacji przyjąć te piłki do przodu, jak jest możliwe, płynnie, dobrze. Także to wszystko, co robiliśmy. Rozgrzewka, a później to, co widzimy, wywiadek, stawki motoryczne, parę gier i stawki motoryczne. Także dobrze. Dobra, dawaj, zaczynamy. Od razu tam. Cześć. Tęskniłeś się za mną? Byczki?
sprecyzuj pasa. Żena, weź mu nie wpuszczaj, no! Tego nie znałem! Yes! Najpiękniejsze twoje bramki, Robert, które wszystkie puszczaliśmy w 27 dołem. I te potem jak strzelali bramki, to tylko kurwa dołem. A jak Kozłowi obronił raz dołem, na grazie na Czarnogórze, to mówię, trężej, co? Trzeba było górą. Nadal nie. Za wysoki. Albo jedną, albo dwie. Seba próbuje złapać. No nie? Druga osoba! Czekaj! Nie mam się zdarzyć. Rzuca mu w plecy. Musicie, wiadomo, dać mu szansę. On próbuje złapać to, co rzucicie. Możecie rzucić mu tak, żeby przeleciała przez głowę. O właśnie! Bez piłki, Seba, mówisz swój numer jako pierwszy, podnosisz rękę, że to jesteś ty, czyli jeden i numer drugi, do kogo podajesz. A ten w środku to ma robić. Ten w środku musi dotknąć do tego, którego jest podanie. Czy nie łapiesz? Dwa! Cztery! Pięć! On jest cztery, ale to, ja jestem... A ty mówisz? O, to tylko numery są, możesz stać jak chcesz. Może być numer jeden, dwa, trzy... Pięć! Cztery! Ale nie musisz powiedzieć! Musisz swój powiedzieć! Swój musisz powiedzieć! Trzy! Jeden, trzy, jeden powiedział, co on gada? Dwa, trzy, jeden, dwie. Dwa, trzy, trzy, pięć. Ale my jesteśmy dobrzy. Wstyd powiedzieć. Problem z zasadami, tak? Chyba się pojawił. Świder, co tam się wydarzyło z tymi zasadami? Wszystko dobrze było. Kolega dobrze zrozumiał. Zasady ewoluowały w trakcie gry chyba, tak? Nie zdajemy sobie sprawę, jaki to jest mecz i jak musimy zagrać. Od samego początku meczu grać na naszych zasadach. I to jest bardzo istotne, żebyśmy do tego meczu podeszli bez obaw. Żeby nie było sytuacji, że uda się albo się nie uda. Nie, my wychodzimy, mamy jasny cel. Od samego początku jasno sprecyzowane. My chcemy to spotkanie wygrać i narzucić swój styl grania. I to jest bardzo istotne. I Zielu uderzać. Pietrek uderzać, macie tak dobre uderzenie, tak samo musisz uderzać, rozumiemy się? Żebyście dali możliwość rozszerzania tego boiska. Odważnie w działaniach i tego się nie obawiać, szukać tych pojedynków jeden na jeden. Jeżeli zawodnik przeciwnika ma żółtą kartkę, skupić się w szczególności, żeby grać na tamtą stronę i tego zawodnika ciągle szukać, żeby jeden na jeden, żeby dostał drugą żółtą. I od początku panowie pewny siebie. To jest bardzo istotne, żebyście właśnie pewnością siebie, żebyście wyszli na to boisko, żeby jeden drugiego, jak teraz wychodzicie już na boisko, po rozgrzewce, pewności siebie nawet przy tych rozgrzewkach i później przy graniu. Żebyście wiedzieli, że my jesteśmy bardzo dobrym zespołem, przygotowaliście się dobrze, odpowiednio, jeden drugiego teraz wykorzystać to, co jest jego atutem. I od samego początku, panowie, o każdy centymetr i te spotkanie trzeba wygrać i później będzie następny krok. Powodzenia i dobrego pracowania. Od razu druga piłka, każda nasza. Gramy, panowie, cały czas, tak? Cały czas gadamy. Cierpliwości też potrzeba. Przygotowanie na akcji też cierpliwie. Szybko, kiedy trzeba, to szybko, kiedy trzeba, to cierpliwie. Uwaga na kozioł, panowie. Nie odważy, panowie, odważy. Próbujemy zagrywać, rzucić. Jak zawsze drugie piłki możemy zbierać. Skupienie, panowie, przy stałej obronie. Ruch, panowie, cały czas. Ten, co ma piłkę, musi mieć pomoc, tak?
Puść mnie dziobcy do gry. Dobra, twardo, twardo gramy. I rów, bez piłki, z piłką. Jeba ci tych zmian pozycji, jeden wyciąga, drugi wbiega, panowie, na wolne pole, rów cały czas. Jak jest wrzutka, to wrzutka, jak zagranie, to jeszcze raz zagranie. Jak w polu każdym, to jeszcze raz można dograć, to dograjmy. Nie grajmy schematycznie. Prawe strzały, strzały, pamiętajmy o tych strzałach. To też zrobi przestrzenie, będą musieli wyskakiwać. To dzisiaj mega ważny będzie ten doskok, te drugie piłki zbierajmy, żeby oni od początku nie poczuli, że mogą tu drugie piłki zbierać. Będzie z długi, pamiętajmy też, tak? Nie musimy wygrać w pierwszych 5 minutach. Chciałeś na nich pokazać, że tu wygrywamy, ale spokojnie, panowie, spokojnie, z głową. Ten stadion ma płonąć od pierwszej minuty! Od pierwszej minuty! Jedna rodzina! Tylko tak możemy coś osiągnąć! Jeden za drugiego! Mamy jeden cel na Mistrzostwa Europy, jak! Wszyscy, pokażmy to! Wiemy, jak grać, żeby wygrać ten mecz. Pierwszy, oni tu nie mogą nawet sobie pomyśleć cokolwiek. Nie mogą nawet dojść do pola karnego. To jest piłka nożna, wiemy co robić. Doskok, druga piłka, zobaczycie, będzie on się łatwiej grał. Dawaj! Kto wygra mecz? Frank. Dawaj, Paweł. Dawaj, Szena. Trzymajmy na pozycjach, tak. Bo za wcześnie schodzimy po piłkę trochę. Jeden zawsze nie idzie atakować wolne pole, bo się otwiera wszystko. Ale jak, Krzysiu, jak ty schodzisz po piłkę i każdy, to zabrakuje z przodu, wiesz, że tutaj. Trzeba spokój, trzeba drugą bramkę strzelić, trzeba drugą strzelić, trzecią i spokojnie ten, nie pozwolić im na ułamek sekundy tutaj odrzucić. Próbujcie dalej pewności siebie, sami nabrać tego. Widzicie, że sprawia wam piłka przyjemność. I to jest najfajniejsze. Jesteśmy zespołem, który gra w piłkę, który się cieszy, który umie to robić. I teraz to przełożyć, jeszcze drugą, trzecią strzelić, jak jest możliwość. Następną, kontrolować mecz, będą zmiany, następnie wejdą dalej, te same tempo utrzymać i na drugą połowę dawajcie panowie. Te pierwsze minuty wejdźmy dobrze w mecz, żeby nie było znowu, że wychodzimy z szatni i kurwa, stoi, ja nie chcieli, czekamy, coś się wydarzy. Da się pięć, strzelmy pięć, kurwa. Cały czas my atakujemy, nie? W pokoju przy tym ostatnim pasie teraz miejmy głowę do góry. Miejmy głowę do góry i patrzmy, gdzie można zagrać. Koncentracja, strzelić drugą rzeczą i skończyć ten mecz. No wie, no, jest przyjemność dalej? Jest przyjemność? Jest. To trzeba to teraz przełożyć, trzeba tak grać dalej. Pokazać, że potrafimy bardzo dobrze właśnie płynnie grać, zagrać, wyjść na pozycję i to przełożyć teraz na drugą połowę. Uderzać więcej i ostatnie podanie. Dawajcie. Dawaj, panie. To wygra mecz! Thank you.
Maria wygrała 4-1. O kurde. Jakby 5-1, oni 4-1, to mamy handicap? Czy nie? 4-1? 4-1. Panowie, gratuluję. Teraz trzeba dobrze się przygotować do następnego meczu. Mecz jest w Walii, także spokojnie. Dobrze się przygotujemy odpowiednio taktycznie i trzeba wygrać to spotkanie i awansować. Jasne? Jeszcze raz dziękuję. Klasa dzisiaj graliście. Wychodzi na to, że chyba słuchałeś trenera na odprawie mocno, co? Bo miały być strzały sprzed pola karnego i, tak. I fajnie to wyszło. Tak, no trener gdzieś cały czas powtarza, że tych strzałów z dystansu mamy się nie bać, bo obserwuje nas w klubach i widzi, że strzelamy dużo bramek jako pomocnicy z dystansu, czy też po wejściach w pole karne, więc trzeba próbować. A w pierwszej połowie też było blisko, nie? Żeby padło przy tym takim strzale trochę niższym, nie? Tak, jeszcze raz uderzałem z dystansu, ale chyba troszkę za daleko, trochę mnie poniosło, także... Tak. Ale super wyszło, że się odsłonili też 16 i czekałem. Nie, ale fajne w sumie te statystyki nawet tak spojrzeć u ciebie na te ostatnie mecze, nie? Dzisiaj asysta i bramka, ostatni mecz przecież na Narodowym, ten eliminacyjny z Czechami też z golem, więc przekładasz te liczby z klubu też na reprezentację, nie? Tak no, to wygląda. Nie mogę, nie mogę narzekać, na pewno gdzieś te liczby są w tym sezonie i naprawdę daje mi to dużą radość i cieszę się z każdego meczu, bo no muszę trzymać ten sezon i cieszyć się nim, bo naprawdę dobrze idzie. Niko, jak to dzisiaj liczymy? Dwie asysty i gol, czy trzy asysty, jak wolisz? Jak ty wolisz. No, nie, no. Podobno samobój, wiesz, jednak ta brameczka. No tak, samobój. Ale niezależnie szkoda, od tego... Szkoda, ale dobry mecz. Szkoda tą bramkę, ale jedziemy dalej. Ale teraz ty... Walią musimy jeszcze raz dobrze zagrać. Mm. I pojedziemy na Euro.